Dzień dobry, witam wszystkich. Niestety, słuchajcie, jestem poza domem, więc... będziecie słuchać funkcji po prostu w wykonaniu przez zestaw słuchawkowy w telefonie, w pokoju z 3NFC. Teraz sobie mikrofonik przygotuję, witam serdecznie wszystkich obecnych, albo nieobecnych, lubiących fanfiki MLP, albo nie lubiących fanfiki MLP. Dzisiaj będziemy ciągnąć ciąg dalszy normalnej historii, nie tej alternatywnej. Alternatywne historie to jest w ogóle inna linia czasowa, która się dzieje dokładnie w tym samym momencie. W tym samym momencie w historii, tej, której opowiadam. Więc zauważyłem, że pod pierwszym, drugim i trzecim fanficiem bardzo duże zainteresowanie wyrosło. Zaraz ktoś się pewnie zapyta, jak to się stało, że zainteresowałeś się tematyką My Little Pony. Moja dziewczyna mnie. Nie wierzę, by Atlantyda znajdowała się właśnie na Bimini, czy też w ogóle na Bahamach. Jednak legenda o zatopionym mieście jest intrygująca. Podaję szczegółowy opis czegoś, co naprawdę istniało. Zaginionej cywilizacji epoki lodowej. Platon, grecki filozof, jest autorem najstarszego, a zarazem szalenie wyrazistego opisu Atlantydy. To była niezwykła cywilizacja. Szczyciła się wspaniałą architekturą, zaawansowaną technologią i monumentalną. Mamy historię. Życie wyjęte, jakie my mamy w naszym realnym życiu. Problemy różnego rodzaju. Tam są tak samo rozwiązywane, jak my byśmy rozwiązywali je w naszym realnym życiu. I w tym serialu są pewne niezłe mądrości, które naprawdę nawet największy sewic z osiedla by się nie powstydził. Ja uważam po prostu, że to, że ktoś ogląda ten serial, to nie oznacza, że z nim jest coś nie tak. Bo ja uważam, że jakby nasi politycy zaczęli oglądać ten serial, to może by myśleć, że się zaczęli. No, no dobrze. No więc zostałem wciągnięty właśnie w świat MLP. Na początku się opierałem, mówię, że za małej dziewczynek, kiedy będę tak oglądał, obejrzałem pierwszy odcinek, sezon pierwszego. Jak właśnie Twilight doszła do tego, że Discord zostanie, a nie, to Nightmare Moon została uwolniona wtedy, tak, bo Wszechgwiazdy, ten i ona wtedy z Księżyca wstąpiła i było przesilenie zimowe i Celestia miała tworzyć właśnie dzień przesilenia zimowego i wiosny i właśnie wtedy Nightmare Moon został. A nie będzie żadnej nasty. Przepraszamy, nie zapłaciliście abonamentu RTV AGD. Nie będzie miał. No dobra, ale wracając do tematu. Pierwszy odcinek mnie zaciekał, drugi odcinek i pierwszy sezon. Jak z armaty, wystrzelił, przeszedł. I to nie przeszkadzało. Fajne to, to kurde, oglądam dalej. I po szczerze obejrzałem 6 sezonów. Ale potem mówię. Nie, musi być więcej. Doszedłem do jakiegoś kanału na YouTube, gdzie było 9 sezonów. Obejrzałem wszystkie. 7, 8, 9. Potem obejrzałem wszystkie jeszcze. Potem obejrzałem od 1 do 9 jeszcze. W sumie obejrzałem 3 razy wszystkie sezony. No. I powiem wam tak, że szczerze, teraz żałuję, że wcześniej tego serialu nie zacząłem oglądać. Bo człowiek mnie też nasłuchał się mądrych rzeczy w tym serialu. Wiedział, jak postępować w życiu codziennym. I tak dalej. Powiem szczerze, na przykładzie, wiele problemów pracy z innymi pracownikami szczerze rozwiązałem poprzez postępowanie z tego serialu. Bądź dla kogoś miły, jak ktoś się tam obraża, to wytłumacz pewne rzeczy.
kurwa, to działa. No. I mówię wreszcie, kurde, pracowałem na którejś nocce. I mówię, cholera jasna, w podstawówce i w gimnazjum to byłem świetny z opowiadań. Zostawałem na wrodze w bibliotecznych konkursach, mówię, mam radę wrócić, do tego może być trzeba. I zrobiłem pierwszy panfik, drugi panfik, trzeci, to była ta historia alternatywna, gdzie właśnie ja występuję jako ten szalony naukowiec, który robi różne porąbane wynalazki, które tam, dzięki którym otworzył się portal do Equestrii i tak dalej. A moim kolegą jest Mirek, który jest taki typowy elektromonter, pan Mirosław. O. Po prostu nie używam jego nazwiska, bo po prostu gubię się czasem, bo to wiecie, ja nie piszę tego, ja wolę na bieżąco to wymyślać i dokładać różne rzeczy, bo powiem wam tak, że pisanie na papierze, piszecie, usuwacie, pierdzielicie się ileś godzin, a tak to na bieżąco praktycznie. Ja lubię improwizować, czyli jak coś mi nie idzie momentalnie, mogę to zmienić w ułamku sekundy i inaczej historia już się toczy. A powiem wam tak, że naprawdę, że pisać na komputerze, jeszcze to kurde potem kasować i przerabiać i tak dalej, jeszcze to czytać, no ja pierdzielę, ludzie. Ja wolę na bieżąco robić te opowiadania, bo wiem co jak gra i naprawdę, jeżeli ktoś tego nie lubi, to niech mi napisze po prostu komentarz pod fanficiem, dlaczego nie lubi moich opowiadań i tyle, albo niech zaproponuje jakąś zmianę, kurde. Ja się do wszystkiego dostosuję. Tylko bez przesady. Okej, wstęp mamy zakończony. I kontynuujmy chwilę jeszcze. No i ona mnie po prostu wciągnęła w ten serial. Ja po prostu zacząłem to oglądać. A że się po prostu rozstaliśmy, bo bycie razem nam nie było najwyraźniej pisane. Ale rozstaliśmy się w pokojowym wymiarze. Po prostu usiedliśmy razem ze stołu, powiedziałem dlaczego w nią nie mogę być i ona mi powiedziała, że rozumie to. Rozeszliśmy się naprawdę honorowo. Ja zawsze postępuję jak rycerz złotej zbroi honorowo. I ona sama mi powiedziała, że dla niej zawsze będę rycerzem złotej zbroi, bo jestem szlachetny, bo mówi, że jestem dobrze wychowany, miły, sympatyczny, ugodny, pomocny, zawsze nawet mówi, że nawet jak rozstaliśmy się, to jak ona powiedziała, to byłeś jeszcze tak miły przyjechać do mnie naprawić mi laptopa, mimo że się rozstaliśmy. Ja mówię, kurde, to że nam nie wyszło, nie oznacza, że ci nie pomogę, no bez przesady. No i ona jest ze mnie po prostu zadowolona. Ona jest po prostu ze mnie zadowolona. Drugi to by powiedział, o, chuj, rać to sama. A ja lubię pomagać ludziom, nawet swoim wrogom, bo to jak to, co by nie było, ja mam takie głupie przysłowie, jeżeli uważa się, że jest głupie, to będzie głupie, ale podczas bitwy w okopie nie zostawia się nawet najgorszego wroga. Wiem, że to z dupy może wyciągnąłem, wyssałem, ale to jest naprawdę prawda, bo podczas obu wojen światowych nawet, kurde, sojusznicy i wrogowie się wyciągali. Wystarczy popatrzeć, jak Niemcy i Polacy bronili się przed ruską, przed czerwoną agresją, tak to powiem. Książkę w historii też pewnie nie używa, musicie sami sobie poszukać. Dobra, zaczynamy fanfic. Fanfic świt i trochę tego będzie, bo ja od świtu chcę zacząć. Okej, jedziemy. 3, 2, 1. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości, jeden z najlepszych inżynierów, który składa najbardziej popierdolone superkomputery. Jeżeli zaliczać w to superkomputer warsztatowy, który jest oparty o kartę graficzną NVIDIA Quattro FX 580. Ale powiem wam szczerze,
swego czasu ta karta to była mocarz. Mam akceleratory graficzne 2. Nvidia Tesla. Nvidia Tesla. Kurde, Tesla. 870. Dwie sztuki kupiłem za 149 zł. Dobra, zaczynamy. Z tymi Teslami to też nie zła historia, bo to widzę, że te Tesle to chodzą pod systemem 32-bitowym, bo to jest w moim komputerze, tym najnowszym, który zbudowałem sobie dla samego siebie. Po prostu tam jest Pentium Gold 10 generacji 6405, czyli mocarz. Teraz ktoś powie, kup ci procesor dwurdzeniowy, czterowątkowy. Zobaczcie te ceny procesorów i dziewiątek. Ja jeżeli buduję komputer, to celuję w najwyższe modele, czyli dziewiątkę. Wcześniej miałem i5 10400, która została przekopiowana do mojego brata do komputera, a ja sobie kupiłem dziewiątkę. Dobra. A po prostu nagrywam fanfiki z telefonu, bo mój komputer obecnie nie działa, bo czeka na dysk Adaty. Adaty dysk, który będzie miał 512 giga, wersja 2021 XPG. 3000 zapisu, 3500 odczytu, będzie mocarz. Tam będzie zainstalowany nowy system Linux, nie wiem jaki, może Ubuntu od Canonicala, może Mint, to już zależy ode mnie i tyle. To jest tak potężny, powiem wam, komputer, że naprawdę Ubuntu to tam 32 giga RAM, najnowsze pamięci będzie RAM, nie byle jak. To dobra, jedziemy, bo właśnie będę gadał i gadał i gadał. To tak, jedziemy. Laboratorium napędu odrzutowego odwiedzę zwykle. Tam, gdzie mam działać. Wolę, żeby cała historia toczyła się w miejscu, gdzie będę w przyszłości mieszkał. Niech ma się toczyć wypizdowy jakiś. Piorun wyciągnął serwer nowy z opakowania. Ja się uśmiechnął, no to teraz będzie tatuszko chodziło, jak było to derpi. Tak, bo w poprzedniej części derpi trafiła do nas, bo tam Lera na jakiś czas właśnie wywędrowała do Equestrii, ale ta sama historia to jest to samo w tej części, co teraz opowiadam, bo to u mnie się te światy jakby linie czasowe przenikają, bo to jest jeszcze po tym, jak pełną moc prawie używam Nightmare, to otworzyło skrzydzenie międzywymiarowe, które doprowadziło do przeniknięcia się linii czasowych i takie dziwne artefakty jak dwa Discordy w jednym człowiekiem na przykład. Z tego jeden był zły, drugi dobry, ale ten też został dobry, bo zrozumiał, że nie ma po co być złym, jak wszyscy chcą ci pomóc. O, jedziemy z tym koksem. Podłączył wszystkie kabelki, włączył zasilanie i uruchomił. Szum wentylatorów wniósł to pomysł, ten derki popatrzyła się i pytała się, po co ci to urządzenie? Dzięki temu możemy lepiej obrazować przestrzeń. A po co to robić? Uśmiechnął i powiedział, a myślisz, że dzięki czemu stabilizujemy most międzywymiarowy pomiędzy MSI-em a Ziemią? A, no tak, coś mówiłeś. O, Mirek, dobrze, że jesteś. Cześć, co tam? Działa? No działa, jak na razie działa. Jak będzie trzeba herbatę gotować, to ci mogę pomóc. Aha. Ciężarówka skacia. Ach, V8. Bardzo piękny motorek. No, mogę ci pomóc, jakby co tam, wiesz, zawsze kabelki czy coś. Nie, na razie nie potrzeba, słuchaj, stary, kurde, działa to działa. Dzyn, 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 połączenie przechodzące. Ktoś ci tam dzwoni, no to odbierz. Podniósł słuchawkę, halo? Tak? Tak? A to już przechodzę do ciebie. Podszedł do telefonu, ujął,
i odezwał się, halo, że niby to? Nie słyszę, głośniej. Przełącz się na inną częstotliwość do jasnej cholery i zadań. Że niby to? O kurde, o dobra. Odłożył słuchawkę. Co się stało? Nie uwierzę. Dziwnym trafem wczoraj kupiliśmy stację roboczą NVIDIA SGX 100. A 100. Co to jest? Pokazał mi na telefonie. O kur! No właśnie. To już jest potężna stacja robota. I patrz, jeszcze chłodzona cieczą. O w mordę. To jest motyw zasiągnięty, że jakbym wygrał w totolotka, czy zdobył jakąś ogromną sumę pieniędzy, to powiem szczerze, pierwsze co bym zrobił, to bym kupił stację roboczą NVIDIA SGX A100. A jeżeli się pomyliłem, to mnie poprawcie. O kurde, faktycznie, jaka moc przerobowa. Ja mówię, no właśnie, jest to, że komu kupiliśmy. A prawda jest stan naszego konta laboratoryjnego, że nic nie odbyło. To co robimy? Wywracamy? Pierdziel to, skoro już mówią, że opłacone z góry. Wiesz co? Mam dziwne wrażenie, czy ekspresy ja tutaj coś nie namieszałem. Popatrzmy się na niego dziwnie i się zaśmiał. Możliwe, że Luna albo Telefia nam kupiła. Co to myślisz? Będzie trzeba coś nad tym pomyśleć, nie? No. Tu. Dzwoni telefon. Nie rekordowałem. Halo? Pokrętło trochę w lewo i więcej mocy. Tak? Rozumiem. Miałeś coś? Nie. Czekawkę pijaczkę mam. Aha. Tak? 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 Dziwnym trafem zadzwoniła do mnie sama księżniczka nocy i powiedziała, że kupiła dwie. Jedną mamy zamontować u siebie, a drugą nie uwierzę gdzie. No nie pierdol, a staną. Gdzie? W bibliotece w Poznaniu. Ciekawe jak... Aaa... Internet będzie mieli. Uśmiał się. O kurde. Dobra, to ten. Kiedy przyjdą? Podobno już są. Wytrzeszczyło się. To dlaczego nikt nie dzwoni? Berki poleciała i właśnie jedną niosła. Nie jest to takie ciężkie. No tak, Pegazy mają super siły. A małe ważą. Mało ważą. O kurde. Ty stary, pierwszy raz ją mam. Rób zdjęcia, rób. Zamyślił się. Pierdolić to, rób zdjęcia. Kurwa, na YouTube'a pójdą i kupę zdjęć. Na Face'a też wstawię. Niech ludziom kopary powodają. Porobili zdjęcia, nakręcili filmiki, uruchomili jedną. Nie, to co człowieku odwala? Mirę, schlałeś się tu, czy co? Derki się uśmiechnęła. Co ty? Z czym ty tu wychodzisz do ludzi? Żadnego Windowsa, tutaj tylko Linux. Ale jaja, no. Linux i to Ubuntu, to ma taką moc przerobową, że ja pierdolę. To też powiedział. O, zaraz się zamienić w kapitana bomby. No bo jest co tam. Nie no, szczerze stary, to naprawdę Linuxa tutaj damy. Windows będzie się wypierdalał co chwilę, jeszcze TPM żąda, ale tu jest moduł wbudowany. To, że jest, jest. Ja nie chcę Windowsa, widziałeś ile na to się pierdzieli, więc ale ciągle awarie i wywalanie sterowników karty graficznej AMD. Bo się sterowniki gryzły Microsoftu z kartą, ze sterownikami AMD Radeon. Mówiłem pamiętam. A zaraz, z Linuxem wszystko chodzi dobrze, bo tak. Dobra, zainstalowali Ubuntu 22.04. Oczywiście wersja z przedłużonym wsparciem LTS. No i kurde, ile to ma mocy. Piorącała się podjęcie. Ja pierdolę, człowieku, kurwa, jest komputer, kurwa, NASA. Chyba jeden serwer, kurwa, cały. Powiem tak, tyle lata czymś takim mogę. Ja pierdolę, jaka moc przerobowa. Powierzę, wszystko by to ogarnęło.
No to no, poczekasz, wpinaj pod sieć. Wyjął światło winnego. No, co teraz wypierdoli korki. Wziął tabel światłowodowy. Tutaj mała wtyczka. Wcześniej była zainstalowana w serwerze karta sieciowa pod światłowy. Ok, jedziemy dalej. I nagle zgasło światło. No ty, nie mów, że zwarcie zrobiłeś. Jak, kurwa, prąd przez szkło płynie? No nie, no co się stało? Patrz, Derki mi pokazała przez okno. Kurwa, transformator się pali, wątpą energetykę. Ty Wirek dla jaj wyjął telefon, wziął: halo, policja, w mojej łazience jest jakiś piękny blondyn. A nie, to ja. Co ty, pojebało cię, mówił piorun? Już nie, kurwa, chyba z żadnym prawem na łupę pozawiniałem. Dwońpą energetykę, dobra, jaja sobie robiłem tylko. Halo, tak, transformator się jara. No, podaję adres. Flaszki 3x4. Nie no, żartuję. Taki i taki adres, no. Dobrze, dziękuję. Za godzinę? Dobra. Strasznie, już też wezwał. No i pan. Jaki adres flaszki 3x4? Jest taki w ogóle? W Equestrii mamy taki, powiedział Derki. O, tam to chyba się chyba. Zruszyła ramiona. Ja jeszcze nie piłam. Co masz, kurwa? Nalał jej całą szklę litę Johnny Walkera. Całowałem mi. Od razu zobaczyłeś, tylko pyta wystrzelowi. Pierdolona na raz całą szklę litę i powiedziała: dobre, tylko coś dębakiem zawiedli. No ja poczekaj 5 minut. Włączył jej katoda, superkomputer. Spoilerik mały. Katod to jest polski wykonawca muzyki elektronicznej, który ją robi na Atari albo Commodore. Już nie pamiętam dokładnie na tym. I na YouTubie występuje pod nazwą Katod Music. Czy Katod przez D. Ja sobie często słucham jego elektronicznej muzyki i jestem zadowolony. Jedziemy dalej. A, no dobra, włączył jej katoda i super komputer, całą playlistę. No, słuchaj sobie. Niezła ta muzyka. To wy w Polsce taką muzykę tworzycie? Gość jest fajny, tworzy muzykę na sprzęcie z epoki. Co tam słuchała? Dobra. No i dobra, będzie, kiedy prąd będzie? Za godzinę, jak ktoś mówi, że przyjadą z roku. Dobra. Dobrze, że generatory mam. No, no. Obaj się odbywali w tej samej chwili. Dobra, no to działamy dalej. Granie sterowniki. Mamy tam kupa sterowników w NVIDII, jest tam Linux, coś instaluje. Hasło wklepałeś? Tak, tak, standardowe nasze hasło. A po co ci lepsze naprawdę? To jest niepotrzebne, tak to wiesz. Hasło to konkret musi być, bo sami wiecie jak to jest, że hasło jest podstawą. Im macie lepsze hasło, tym lepsze wasze zabezpieczenie. Tutaj mały spoiler informatyczny. Słuchajcie, jaki byście komputera nie mieli, z jakim systemem i tak dalej, to powiem wam szczerze, naprawdę używajcie mocnych haseł. Nie to, że jak niektórzy, że hasło do komputera to jest Enter albo 1, 2, 3, 4. Jeżeli już używacie hasło, to róbcie trudne bardzo hasło. Róbcie albo jego zdjęcia, albo zapisujcie sobie plik na pendrive'ie z hasłem. Po prostu zapisanym na jakimś notatniku w telefonie, ten notatnik po prostu na pendrive przerzucicie i zapiszecie go, sobie gdzieś wsadzicie i schowacie. I jeszcze do tego zapisujcie sobie hasła, po prostu w zeszycie małym, albo jak ja robię, w zeszycie szkolnym, który jeszcze mam ze czasów edukacji. Ja mam hasło do wszystkiego, praktycznie nie muszę ich pamiętać, bo mam je zapisane. No, a jedziemy dalej. Okej, dobra. No i zrobione. I tam się instaluje. Chodźcie, jakieś się kawki napijemy. Coś takiego. To. Tymczasem Equestria, Ponyville, biblioteka. Twilight sobie chodziła po bibliotece i rozmyślała, co tam się na dzień dzieje, bo coś się chłopaki do mnie nie odzywali.
Rainbow mówiła, że pewnie się pochlali jak tamtym razem w Clausdale. Wypili chyba z 10 prawie litrów cydru i jeszcze mogli pić. Tak, to jak powiedziała, chlali, a szali jeszcze lepiej. No, w sumie przepili całe Clausdale praktycznie. Największy opoi w Pegasowicach przechlali. Tak. No coś się nie odzywają, pewnie się zapomnili. Możliwe, powiedziała Rejba, ale nie jestem tego pewna. Fajnie, wyszedł i zwymiotował list. Od Celestii i od Ludy, drugi tak samo. Przeczytała oba, mamy się skontaktować z nim. Twilight wyjęła laptopa, położyła go na stoliku. I magią wysłuchała sekwencję cyfr i wcisnęła Enter. Połączenie przychodzące. Ustanowienie połączenia. Ustanowienie połączenia przez satelitę międzywymiarowego. Połączenie ustanowione. Cześć! Co tam o was słychać? Księżniczka Telesia każe otworzyć portal do waszego świata, bo macie nam coś przekazać. Tak, tak, mamy to w kartonie. O, Rainbow, siema! Siema chłopaki, wy żyjecie? Myślałem, że się zachlaliście. Nie, my nie pijemy. Pijemy tylko wtedy, kiedy możemy. Twilight zmieniła się. Tak? A co ta flaszka robi tam z tyłu? Jaka flaszka? Mirek kopnął delikatnie w butelki, które znalazł z obrazu. Jakże jej flaszki nie było? Magią użyła magii i flaszka wylewitowała przed nich. A to co to jest? Johnny Walker. Nagle popatrzyła trochę kamerą w bok. Jak ona może używać magii na tego nowego? Nie wiem, gdzie będę ramiona. Bo ja wiem. Weź ich pojęcia fizyczne, robów i tak dalej do człowieku. I wytrzeszczyła na oczy. Czy to jest? Skąd ona się tam wzięła? Tak, a ja padam pytanie, skąd Lera się wzięła u nas? Popatrzyła się na niego i mówi. Piorun! Ja nie pilnuję twojej dziewczyny. To nie jest moja dziewczyna, powiem. Szalony Antoni. Tak, a mówiła co innego. No dobra, oddaję. Jest. No właśnie, co tu kłamać? To jasne, cholery. Odpowiedź na moje pytanie. Co wyście zrobili, skąd ona się wzięła? Daliśmy jej szklanicę? Twilight to jest chłopa zrobiła spokojnie. Nie no, nie mówcie, że jeszcze teraz derpi uchylaliście. Jak jej mąż się dowie, że upijacie ją na mas, to ona ma męża? Ona jest mężatką? Z tego co mi wiadomo, jeszcze nawet nikogo nie ma. Mirek, gdzie się za nim? Pojebało cię, kurwa? Popatrzmy się na pioruna. No co, jak jest wolna, to się bierz. Kurwa, tobie chyba to już styki popierdoliło w pomełbie. Patrzę się na niego. Ty kurwa gadzie nie myczy. Ja ci kurwa załatwiam fajną pannę, a ty jeszcze kurwa ten? Ty wiesz, że oni za pomocą magii mogą się antro przemienić. Znaczy, że to jajce pomysł robić. Nie kurwa, mogą zmienić formę w nas. A ty to kurwa nie jest złe. Czy wy jesteście tępi? Tak. Nie no, kurwa, Celestia po prostu podpisała konta z debilami z innego wymiaru. Nie? Ja bym zrobił jakby właśnie post, nie? Dobra, ale tak poważnie. Otwieraj drzwi, bo wchodzimy. Jakie drzwi? Nagle ściana przemieniła się w portal i weszli do środka. No chodź gdzieś dziewczęta uściskać, no bo przecież tak nie wypada. Twilight się przytuliła do pioruna. Cześć wariacie. No cześć, cześć, mamy coś dla was. Rainbow przytuliła się do Mirka i była podniosła. Ja pierdolę, że to gazy mam ten sił. Tak, gnaty mi nastawia. No dobra, to mamy kartona. To jest w środku. Zaraz zobaczę. Najnowszy cud techniki. No może nie najnowszy, bo ma kilka lat. To jeszcze potem jeszcze odpowiadane. Dla mnie to jest najnowszy. Stacja robocza NVIDIA SGX A100. Co to takiego? To tak jak... To coś takiego jak 10 000 jednorostów. Wytrzeszczyłam. Czy że co?
Ten komputer ma moc przerobową 10 tysięcy jednorożców, czytającym 10 tysięcy książek naraz, nawet 10 miliardów książek naraz. Jeszcze bardziej by przeszło. Dobra, wyciągnęli. Fajne, ty możesz zrobić tą kostkę, żeby wytwarzała prąd magicznym zaklęciem. Strzeliła piorunem kostkę, która momentalnie zaczęła ewidować napięcie elektryczne. Ustabilizowali napięcie, przykręcili ile potrzeba i włączyli komputer. Szum wentylatorów w miejscu po całej bibliotece. Tu masz stolik, monitor, klawiaturę, myszę. Fajna ci się popatrzyła na niego, stojąc obok i szepnęła go skrzydłem. Umiem się terminie tym obsługiwać. Ja nie powiedziałem, że nie umiem. No dobrze, zobaczmy. Linux Ubuntu. Wiedziałem. Ten system jest bardzo prosty w obsłudze. Skąd wiesz? Kretynie książkę zostawiłeś. Jak działa Linux? Poprzednim razem, jak byłeś w Equestry z Mirkiem, to byłeś tak narąbany, że nawet nie pamiętasz, że kurde, zostawiłeś książkę i telefon. To on tu jest? To ja kupiłem nowy. Dobra, to fajnie. Weź sobie go, tylko ci przekonfigurujemy kartę, żeby inny numer był. Okej. No i fajnie. No to teraz Twilight będziesz miała pokoić się na C. Dobra, tam zatrzymaj sobie wszystkie moje pliki, bo to i tak sobie się nawet przydadzą. Wyjęła telefon i pierdolnęła sobie sobie na tyle komputera. Ja też chcę coś mieć z tego. Zrobiła sobie jako tapetę. Nie no, bajka. To chodzi, że pani ze zdjęciem z nami wszystkim. Zrobili te wspólne selfie i że no, z taką piękną pegazicą. Popatrzyła się na nich, jaką pegazicą? Alicornem. Krytyn. No tak, Alicornem. To są fajne nawiedzice. Obaj dostali skrzydłem. No dobra, mieliśmy to zainstalować, jest skonfigurowany z satelitą międzywymiarowym, który jest umiejscowiony chuj wie gdzie, bo go Discord ustawił. Między innymi też się zmaterializowałem to. O, chłopak, ja tu flaszki właśnie chłodzę. Wielka zamraszalka wytargała się ze Discorda. Zobaczcie, ile butelek Jana, króla Jana i pana Tadeusza się zrodziło. Twilight zwróciła czujkę na Discord. Tak. Wypierdalaj stąd. Nie zniknął. Obaj się zapętlili. Cholera, to fajne, nie mogłaś zostawić przynajmniej jednej klatki? Wyjęła jedną butelkę z nitą i powiedziała, a zaraz jak ci przywalę w łeb, to będziesz miał za wszystkie czasy. Spike podszedł do nich i powiedział: chłopaki, nie bierzcie sobie ją za żonę, bo będziecie mieli przerąbane. Gorzej! Mirek popatrzył się i powiedział: człowieku, byśmy wiedzieli jak w 1944 w niemieckim okopie. Za co, granatem po łbie? No, powiedziano. Obejrzę rechotali. Wiem, o co ci chodzi, że to Mauserem po łbie? Jeszcze gorzej. To niby ja. A jak spierdzielałbyś do kopu, a waliłoby do ciebie setka ruskich i to z kateszy? O kurwa, faktycznie. To tak samo byś kupił. Gorzej chyba nie będzie. No dobra, skonfigurowane zresztą sobie poradzisz. Transfer pomiędzy obymi stacjami jest, jest. No to idziemy zapozwierzać. Wyjął telefon, coś powiedział do telefonu. Limuzyna Tesla materializowała się znikąd przed biblioteką. To fajnie, że się szczęście. Skąd to macie? Wiesz co, my też mamy pewne technologie, które po prostu chronimy przed waszą głupotą. Siedli wszyscy do samochodu. Drive. I samochód ruszył. Wybrano miejsce docelowe. Canterlot. Spora godzinę, kurwa, jedwa. Samochód prowadził tam minut i leciał przez drugie kwestry. Parę kłóty ziemnych jak szło z wozem i zobaczyło, że pędzi na nich biały kształt, to momentalnie wpadli w krzaki, wywracając wóz z jabłkami.
przejeżdżali, to tylko piorun się wyszedł przez okno i mówią: siema! I pojechali dalej. Jeden z kursów powiedział do drugiego: pierdolnięcie czy to? Cholera jasna, od księżyczka zaprosiła tych Marsjan, czy jak oni się tam złączą, jest tu coraz gorzej. Za chwilę tu jeszcze Terminatory w ich filmach będą chodzić i strzelać do nas. O, patrz, już widzę zamek. Kurwa, chyba ktoś się nie sprzątał dalej. Twilight się obróciła i momentalnie miasto tym spowodem spowodowała. Jeszcze raz powiesz coś na zamek Hunter, lata cię w gminę, tak to się będzie. Nie wygląda jak kościół, kurwa, wariat. Dostał nie dość, że skrzyją, to jeszcze butelką pójdzie. Masz kryty, nie? Księżniczki Teresi i Jani Luni nie wolno obrażać. Przecież to się trzyma tylko dlatego, że prawa fizyki tego nie dotkają. Zaraz ja ciebie dotknę, powiedziała. No, to spróbuj. Masz szczęście, że ten samochód się sam prowadzi, bo bym ci tak zarąbała ten pusty łeb, żebyś się od razu uspokoił. Idź ty, bądź. Jej róg rozświetlił się na fioletowo. Zaraz zobaczymy, kto się będzie gonił. Nagle zmaterializował się poza samochodem i pędził prosto na drzewo. No to jak? Odwołuję wszystko, co powiedziałem. Przed samym drzewem zmaterializował się z powrotem. O jasna cholera. Jeszcze jedno słowo na temat księżniczki Luny i Celestii i sam tu Hunter, no to będziecie obaj na tych drzewach. A, i od dzisiaj we Questii obowiązuje dla was prohibicja. Klatka browarów i wódki wyleciała do bagażnika Tesy. A, i od dzisiaj ja jeżdżę ze Spajkiem tym samochodem. Nigdy w życiu nie pozwolę. Tak? Klatka wywędrowała prosto na drzewo i się rozprysła w kół. Dobra, wygrałaś. Czy mam jeszcze klatkę piwa? A nie może ona do biblioteki powędrować? Może, jeżeli będzie się grzeczny. Poddajemy się. Kapitulacja to okolica. No i lejcie jest. No, wyjęła jednego browara. Odkapsulowała i pociągnęła. Niezłe. Jednak ta wasza perła lubelska była lepsza. To jest taka. Widać, że gówniana. O, jest zamek. Wjeżdżamy na dziedzinie. Samochód sam się kieruje. Tak, tak. Zadaj zdrój. Za ładnie zaparkowali na miejscu tylko dla VIP-ów i weszli do sali tronowej. O, Twilight. Cześć. Księżniczko Telefi, oto nasi goście. To tak się pokiereszowali. Musiałem już trochę ustopować w ich chorych ambicjach. Aha. O, jest mi pani nocy, powiedział. Siema Luna, gramy w coś? Luna strunęła stroną kobieta na niego. Cześć Piorun. Jak tam inwestycja? No właśnie zrobiona. Chcesz coś grać? Na razie nie. Dzisiaj zrobimy sobie wolno. Dziękujemy za to, że zrobiliście to, o co was prosiliśmy. Dla nas to bardzo dużo znaczy i dla całej Kwetry i dla Ziemi także. Wymiana informacji pomiędzy naszymi dwiema światami będzie na obu wspólne korzyści. Jesteście wolni. Dziękujemy. A to zapłata. To worek jest złota. 25 kilo. Uff! Dawaj ty, stary, weź mi pomóżnie, to kurwa, to będzie żyjka. Twilight uniosła go z lekkością magią, kretyni, a było po prostu. Zaniosła go do bagażnika magią i wsadziła. Zawieszenie deczko się ugięło. To jest wasza zapłata za to. Dziękujemy, że nam pomagacie. A my dziękujemy, że my też na tym korzystamy. Fajnie. Luna zrobiła żółwika z piorunem i wielkiem. Jakbyście czegoś potrzebowały, to przyjdę do was w nocy. Tylko nie jako statek, powiedział mnie. Co ty robisz w nią? Nie interesuj się, bo kocie mordy zostaną. Nie ważne. No dobrze. Nie tak szybko. Odwrócił się. Lyra? Tak. Słyszałem co odwalacie. Jak wrócę do nas do domu, rok bez picia, całkowicie. Na razie to siedzisz tu.
również rozświetlił się na zielonkawo. Już ja ci dam, a to co, a to co, a to co. Wszystkie chyba jego manierki wyjęła z alkoholem, które miał i piersiówkę. No, to myślę, że to, ja nie wiem, co ty w tym plecaku nosisz. Twilight się odwróciła do niego i popatrzyła się z mrużeniem wzrokiem. To ja pierdzielę, ten plecak trzymam w bibliotece, a ty tam alkohol trzymasz. Nagle flaszki zmaterializowały się. Gdzie poleciały? Do Discorda. Przecież to był najlepszy alkohol, jaki bym dostał ostatnio. Wydał się. Lera podeszła i znowu wróg zajarzył i przycisk na rodzinę samej podwórze. Jeszcze jedno słowo w ten sposób na moją koleżankę w obecności księżniczek, to zrobię ci z tyłka taki kopiec kreta, że tam róże wykwitną. Podniosła go z powrotem. Do domu. Wracam za tydzień. W laboratorium ma być posprzątane i powycierane kurza, bo z tego co mi Twilight mówi, rozbrykaliście się jak porąbane kucyki. Ostatnio. Słyszałem, że śmieciarze derpi. Tak, derpi. Jest moją tajną agentką. Donosi, że śmieciarze to wynoszą bardziej butelki niż ogólnie śmieci. Celestia zaklaskała w kotyka i obaj się zmaterializowali. To co Twilight? Mamy grypia. Jedziemy na miasto. Księżniczko Celesty, czy coś jeszcze mamy do zrobienia, czy jakiś... Nie, jesteście wolne. Wszystko co trzebało, nasi goście dokończyli. Życzę wam miłego dnia i trzymajcie się. Leżaj, Twilight trzeba być do samochodu. Lera powiedziała. Trochę ich trzeba śrubę dokręcać, bo gdyby nie, to by na łeb weszli obaj. Coś w tym jest. Obie wyciągnęły piwo i te pociągnęły ryka. No to jak? Jedziemy. To nie jest samochód, chciałem cię prowadzić. I tutaj zakończmy. Fajnie było dla was. Następne części będą się pewnie też ukazywać, bo przecież ja nigdy nie przestaję. Okej, trzymajcie się na razie i życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam. Piorun Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.